uwielbiamy. Od pierwszych edycji trochę iść pod prąd i brać i tych niższych, i tych, których świat mody nie przyjął z otwartymi rękoma. Najnowsza edycja programu Top Model, a tam modelka plus size. Ja pamiętam, że ty kiedyś chyba nawet wypowiadałeś się na temat programu, w którym wybierano tylko modelki plus size, a teraz taka zmiana i właściwie taka wisienka na torcie w 9. edycji Top Model. Oceniasz, że ma szansę zdominować świat mody? To jest trochę tak, że my tak mniej więcej od momentu, kiedy dopuściliśmy te zmiany, czekaliśmy na to, że przyjdzie zachwycająca osoba, która jest niskiego wzrostu, ale przebije się i sobie poradzi w interesie modowym. Tak samo jak szukaliśmy kogoś niezmiernie atrakcyjnego w rozmiarze plus size, tak sobie chcemy. Ale czy uda się znaleźć taką osobę? No to jest duży problem. Teraz mamy uczestniczkę, która no jest cudownym, w ogóle takim do skrupania serdecznym człowiekiem, z piękną, pozytywną taką wibracją. Wygląda bardzo ładnie, bardzo fotogeniczna. Nie mogę oczywiście powiedzieć, czy to wystarczy, czy nie, czy sobie poradzi dalej, czy przejdzie do kolejnych etapów. Ale szukaliśmy, w zeszłym roku też mieliśmy już takie podejście, no ale później się okazało, że na bootcampie sobie dziewczyna nie poradziła. Bo to, że my jesteśmy otwarci, to nie znaczy, że później w tej konfrontacji z osobami, które jednak są bliższe standardowemu podejściu do tego świata, sobie dadzą te osoby z większym rozmiarem radę. Ale my uwielbiamy od pierwszych edycji trochę iść pod prąd i brać i tych niższych, i tych, których świat mody nie przyjął z otwartymi rękoma, a my w nich gdzieś widzimy potencjał. Zwłaszcza, że nasi uczestnicy nie tylko kończą na wybiegach, nie tylko u projektantów, ale bardzo często jako influencerzy, jako osoby, które rozpoczynają samodzielne kariery, jakkolwiek związane z mediami, ale też dużo fotomodelingu, a niektórzy, ci, o których mniej słychać, faktycznie się spełniają w roli modelek, modeli. No ale wtedy, jak gdyby wiemy, czasopisma, magazyny, internet nie są zainteresowani sukcesami na wybiegach. No bo co to za temat. Ale pracują i to też jest pocieszające, ale faktycznie to ci uczestnicy, o których słyszymy, to są ci, którzy się bardziej skupili na internecie, na tej działalności, na ściankach. No wtedy to jest widoczne, namacalne, ale... Jak oceniasz metamorfozę Aleksandry Żuraw, która przyszła do programu jako totalnie naturalna dziewczyna, a teraz nieco się zmieniła? Znaczy, po pierwsze, Ola została mamą, a teraz się zmieniła. Ja Oli nie widziałem dawno, więc trochę ciężko mi powiedzieć, jak się zmieniła, że co, że wpadła na te diety zmieniające twarz? No dokładnie. No jak jej smakuje taka dieta, no to najlepszego, byleby na żołądek nie zaszkodziło. No każdy ma swoją ścieżkę w życiu i każdy wybiera to, co dla niego dobre, albo to, co mu podpowiada gdzieś tam intuicja. Jeżeli robią to sami, no to jest ważne i to trzeba szanować. Tylko, że jeżeli upadają ofiarami manipulacji swoich agentów, swoich doradców, że to jest jedyna droga i właśnie tak musisz postępować, żeby coś tam osiągnąć, to jest błędne koło, tak wcale nie musi być. Ale jeżeli ktoś się lepiej czuje, niech robi to. Słuchajcie, te modyfikacje są znane od początku istnienia kina, albo jeszcze wcześniej, znaczy tutaj jesteśmy świadkami, Marlena Dietrich, Greta Garbo, no one wszystkie manipulowały, najpierw usuwając zęby, naciągając się na nici i tak dalej. To zawsze gdzieś było, coś straszne w tym show biznesie, że on wymaga pewnego rodzaju wspólnego mianownika. Chcesz być naśladowana, chcesz być w kanonie, no to musisz jakoś tam wyglądać. A jeżeli Bozia ci tego czy tam natura nie dała, no to w jakiś sposób próbujesz to nadgonić. To jest smutne, ale jeśli ktoś jest z tym zadowolony i szczęśliwy, niech robi.